Cześć tu! Oluś i tatuś, siemanko, dzisiaj kolejne gazecianko i coś, co bardzo interesuje Olusia Ponczusia. O piłeczce porozmawiamy, przejrzymy gazetkę Strzał na bramkę, na koniec odcineczka otworzymy karty, zobaczymy, czy nam się teraz trafi mój ulubiony Robert Lewandowski albo ulubiony Wojciech Szczęsny. Nie będzie. Olek, odczyń honory, otwieraj. A jak on będzie otwierał, to pokażę wam, bo dawno nie pokazywaliśmy. Zobaczcie, jaka już jest duża nasza papryczka. I przypominam dla tych, co nie wiedzą, wyhodujemy ją od ziarenek, które wyskubał dziadziuś Olusia z papryczki. Więc od samego początku. Bo mój dziadek na takich rzeczach się bardziej zna. Ma taką działkę, co tam bardziej takimi rzeczami się... Tak jest, może dokładnie. Nie, kochanie, bo tak zwany watch time nam spadnie. Wszyscy, co chcą tylko zobaczyć karty, powyłączają zaraz odcinek. Lecimy. Dobra, Olusiu, przekręcaj. Zobaczymy tak. Mamy spis treści eliminacji Euro 2024. Ewa Pajor, superstar, która ostatnio strzeliła bramkę w finale Ligi Mistrzów i miała asystę, ale niestety jej Wolfsburg przegrał. Nie wiem, czy wiesz o tym. Pewnie będzie coś o... super reprezentacji Polski U17, która zrobiła na nas wrażenie, prawda Olusiu? A kto największe na tobie wrażenie zrobił? Pamiętasz nazwisko jakieś? Boris. Boris, jeden z najlepszych zawodników. Mi się jeszcze, jak dobrze pamiętam, kopytko podobał. Nie, kopytko, tylko kolanko. Przepraszam. Kolanko i taki na obronie lewej z trójeczką, jak wchodził w pole karne, naprawdę mieszał tam wszystkich. Zachowywał się czasem jak napastnik. Jest Orlęta wysoko latają, czyli nasze U17. Pewnie jest tutaj opisane. Zobaczę, włączę Olusiu telefonik, żeby pokazać mniej więcej, co jest w tej gazetce. Poczekaj, włączę tak. Mamy tutaj o Orlętach, które wysoko latają. Najmłodsze, młode Orlice i Orły znakomicie spisały się w zakończonych w marcu eliminacjach Mistrzostw Europy. Aż trzy młodzieżowe reprezentacje Polski zakwalifikowały się do zaplanowanych na lato finałów. My oglądaliśmy U17. Fajnie było, Olusiu? Kolejne eliminacje Euro 2024, teraz Mołdawia, z którą nigdy nie przegraliśmy, ale zanim to będzie mecz towarzyski z Niemcami, wiesz o tym? Mecz towarzyski z Niemcami, w trakcie którego meczu będzie pożegnany jest jednego z najlepszych, znaczy z najlepszych też polskich piłkarzy. Jakub Błaszczykowski. Grosicki jeszcze cały czas wierzy i my też wierzymy, że jeszcze zagra w jakimś meczu. Więc tutaj mamy eliminację. Na kolejnym, 9 mundial jeszcze bez biało-czerwonych. Tu a propos reprezentacji kobiet. Będę może pokazywał tak, nie będę włączał już drugiego telefoniku. Ewa Pajor, superstar. Spęgową wielki świat. To jest nasza kapitan reprezentacji Polski. Wygląda tak. Co? Tutaj podział na grupy. Tu są, jakie jest podzielone na grupy. Piłka nożna kobiet, Mistrzostwa Świata Piłki Nożnej Kobiet. Tak, ale my w tym roku nie gramy jeszcze. Ale nasza superstar, poczekaj, na pewno, no nie gramy. Nasza superstar Pajor, jedna z najlepszych zawodniczek na świecie w piłce nożnej kobiet. Nie wiem, czy wiesz, ale taki jest. Tutaj reżyserzy gry w reprezentacji stulecia. Dejna. Mamy tutaj Piotra Zielińskiego, który teraz bryluje, chociaż w kadrze mu średnio idzie, ma gorsze mecze przed poza lepszym i na odwrót. Był Jerzy Brzęczek, który jest... A nie, to jest Jerzy Brzęczek, jest wujkiem Jakuba Błaszczykowskiego. I Janusz Kupiec, który grał w 1955, albo żył, przepraszam, do 2022. Co tam dalej? Mamy super strzelcy biało-czerwonych. Oczywiście numer jeden jest kto? Robert... Dejna. Nie, Robert Lewandowski. W historii reprezentacji Polski mieliśmy na razie 12 super strzelców, czyli takich piłkarzy, 9 napastników i 3, którzy w meczach biało-czerwonych zdobyli po co najmniej 20 bramek. Tylko 12. To niedużo. Myślałem, że więcej zdobyli. Mamy plakaciki aż 2. W sumie 4. Na jednym jest twój ulubieniec. Mamy tutaj. Jaki mój ulubieniec? Co, już nie lubisz Wojciecha Szczęsnego? Ja lubię, ale nie mój ulubieniec. No dobrze, przepraszam, na emocje myślałem, nie że... Wyskakuj, no dobra, na emocje Państwa, przepraszam, ale tu jest fajny plakat, bo możecie sobie na przykład
zrobić swoje zdjęcie i wyciąć i wkleić go obok, że będziecie stali obok Wojciecha Szczęsnego. Po drugiej stronie jest reprezentacja Polski. Tu macie jedną połówkę, tu macie drugą połóweczkę. Potem jest o! Twój człowiek, którego nie za bardzo przepadasz. Lionel Messi. Pessi. Dobrze, ale nie krzycz, kochani, nie krzycz. Dobrze, i mamy jeszcze po, czyli jako czwarty, reprezentację Argentyny. To już ci się bardziej podoba. A, mój ulubiony piłkarz z reprezentacji. I jakieś szczególiki a propos Włodzimierza Lubańskiego i Grzegorza Laty, który był na którychś mistrzostwach, jak dobrze pamiętam. Grzegorz Lata żyje. Królem Strzelców, tak? Żyje. Włodzimierz Lubański również żyje. Trzymają się świetnie i oby jak najdłużej. Co tutaj mamy na 22 stronie? Wielkie mecze biało-czerwonych, czyli mamy opisane jakieś najpiękniejsze i najbardziej ważne mecze, które wydarzyły się w tym okresie. Piłka nożna plażowa, czyli beach soccer, czyli mamy pewnie opisane i zasady, jak się gra i w ilu. Wakacje z piłką. I teraz mamy, sprawdź się, geograficzny quiz wiedzy o Polsce. No to No nie, no myślę, że tutaj nie damy rady, bo tutaj są ciężkie, tu jeszcze geografii nie masz w szkole, więc będzie ci ciężko. Bo na przykład wiesz, skąd wypływa Wisła, wypływa z Babiej Góry, Barani Góry czy Wiślej Góry? Nie. Ja bym wskazywał na Wiślą Górę, skąd się bierze nazwa. Teraz tak, na przykład takie pytanie. Która granica Polski jest najkrótsza? Granica z Rosją, granica z Białorusią, czy granica z Litwą? Jak myślisz? Dla mnie obstawiam Litwą. Tak jest. Ok. Futbolowe rekordy na następnym. Następcy lewego. I mamy tutaj wymienionych, opisanych Karol Świderski, Dawid Kownacki, Oskar Tomczyk, czyli on jest chyba najmłodszy, 17 lat, to jest z reprezentacji U17. Mateusz Musiałowski, lat 19, gra w Liverpoolze, mój drogi Mateusz Musiałowski. I jeszcze mamy, a tu jest, mamy Dariusza Stalmacha, gra w AC Milan Włochy. I mamy Igor Strzałek, lat 19, ofensywny pomocnik. I teraz jeszcze na koniec, zanim przejdziemy do otwierania kart, Olusiu, jakieś futbolowe rekordy. Wybierz któreś, ja przeczytam, bo mamy opisane, pokażę tylko widzom, poczekaj, Olusiu, poczekaj. Mamy opisane właśnie tu, czyli 3, 6, 9, 12 jakichś futbolowych rekordów, naj. Wybierz jeden, to przeczytamy widzom i powoli kończymy. To który, Olek? Ruchy. Najdłuższa pasja. Najdłuższa passa. Steaua Bukareszt nie przegrała żadnego ze 119 meczów rozgrywanych w lidze i w pucharze swojego kraju od 1985 do 1989 roku. Czyli nie przegrała przez praktycznie 4 lata żadnego meczu. Ja to słyszałem. Tak, wiem, ja to widziałem też, że ty to widziałeś. Ale mi to YouTube. Nawet z mamą oglądałem. A, z mamą, ale ja też to widziałem. Po meczach biało-czerwoni. Jakieś memy, nie chcieliśmy pokazać całego potencjału ofensywnego, żeby mieć czym zaskoczyć Albanię. Tutaj a propos mem po meczu z Czechami, gdzie straciliśmy dwie bramki w dwie minuty. Okej, okay. Let's play to football, zagrajmy w piłkę nożną, czyli nauka języka angielskiego i jakiś quizik. Całkiem sporo informacji i dużo rzeczy do przeczytania. I teraz stawiaj, Olek, obstawiaj, ile ta gazetka kosztuje, bo ja jestem zawsze ciekaw. No, no tak strzelę, cyrka. 20 zł. No troszkę się pomyliłeś, 16,99, a bardzo dużo informacji i 4 super plakaty. Czas, Olusiu, czyn honory, tylko otwórz tak, żebyśmy, ty był zaskoczony i ja był zaskoczony, co trafiło. Już chyba wiem, kto to. Ja co? Też wiem, poczekaj, bo tu stół widać. Dobra, to ja będę, no to ty wyciągnij. Wyciągnij. No dobra, pierwszą, pokazuj. Grzegorz Krychowiak! Nie wiadomo, czy będzie powołany, bo gra w Arabii Saudyjskiej, ale trener go nie powołuje. Mamy Grzegorza Krychowiaka. Kolejny Adam Buksa, napastnik. Ostatnio coś nie jest powoływany też, że tak powiem.
Adrian Buksa zadebiutował w drużynie narodowej meczu z Albanią. Sam występ ukoronował wówczas z golem na 2-1. Okej, okay, mamy zawsze ciekawostki napisane, no niektórych przeczytamy. Kolejny super, bardzo lubię Kamila. Szkoda, że już czas mija niestety. Nie jesteśmy coraz młodsi, tylko coraz starsi. Pewnie już niedługo też będzie kończył pokaż, karierę reprezentacyjną. Kamil Glik. Glik jest super. Znaczy starszy, no nie jest stary, ale jak na piłkarza stać. Kolejną kartą jest Karol Świderski. I kolejną kartą mamy kogo? Kacper Kozłowski, czyli przyszłość naszej reprezentacji również. I kolejny Tomasz Kędziora, obrońca. Co nie gadaj? Świderski mieliśmy? No nie, trafiło nam się. Nie, gdzie? Świderski, gdzieś był Świderski. Gdzie mam Świderski? Czy tu jeszcze raz tą samą kartę wziąłeś? Weź kochanie rączkę. Krychowiak, Kozłowski, Glik. Nie, to wziąłeś tą samą kartę po prostu. Buksa, a nie, Świderski jest, Świderski. Ale dwie inne karty, zobaczcie. Mamy dwie karty różne Świderskiego, czyli karty się różnią. Pewnie są, jedne są jako specjalne, a drugie takie zwykłe. I są porównamy, co tu jest innego. Na tej na przykład jest napisane uczestnik ostatnich edycji finałów Mistrzostw Europy, tych młodzieżowych z 2019 roku oraz UEFA Euro 2020. Na seniorskim turnieju zagrał w każdym grupowym meczu biało-czerwonych. A tu jest napisane premierowego gola w drużynie narodowej Karol Świderski strzelił już w swoim reprezentacyjnym debiucie. Sprytnym strzałem ustalił wynik spotkania na 3-0 po tym jak w 63 minucie zmienił Roberta Lewandowskiego. Miało to miejsce w eliminacyjnym meczu przeciwko komu? Andorze. No to wszystko, kochani. Dziękujemy Wam, że byliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że czegoś ciekawego się od nas dowiedzieliście i że czekacie na kolejne filmiki, odcinki z piłki nożnej. Myślę, że Olek do następnego się bardziej przygotuje i coś więcej powie, na przykład jakąś ciekawostkę. A może masz jakąś ciekawostkę na koniec? Co ostatnio się dowiedziałeś? No? Że Grzegorz Lato mówił, że Robert Lewandowski nic nie daje reprezentacji polskiej. Tak mówił? No. O, to łobuz jeden. Wcale nieprawda. Nie słuchajcie, panie Grzegorzu, niech pan tak nie mówi. Mi trochę smutno, brakowało mi w tym, ale bardzo fajne. Tak? To, no strzał na bramkę, tylko by było fajnie, jakby był też... No, co był? Liga Mistrzów. Coś o Lidze Mistrzów. Tutaj jest o Lidze Mistrzów. Znaczy, wiem, jest, ale może dlatego, że głównie ten magazyn się skupia wokół polskiej piłki. Ale jedno mnie zastanawia, bo zobaczcie, jest tutaj Marciniak, czyli nigdzie super... A nigdzie, gdzieś go przeoczyliśmy jeszcze szybko. Podarłeś? Nie, nie podarłem na szczęście. Super strzelcy, tu nie widzę. Pes. Nie wiem, macie zagadkę, jak znajdziecie go, gdzie on jest, jakieś informacje o nim dajcie nam znać. To tyle, kończymy, trzymajcie się. Ja dzisiaj wyłączę kartami, mogę? Tak, rzucę kartami. Dobra. A ja mam... A ty masz co? Dobra. Trzy. Uwaga, trzy, cztery.